Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie, w pierwszym w tym roku filmie z moimi aktualnymi zimowymi stylizacjami styczniowymi. Wiem, że wiele z Was czeka na ten film i piszecie mi w komentarzach, że już nie możecie się doczekać i w ogóle, i że bardzo lubicie tę serię, także niesamowicie mnie to cieszy, będę ją nadal kontynuować w tym roku i pokazywać Wam moje stylówki. Dzisiaj lecimy z pierwszą, ale zanim do tego dojdzie, dostaję też od Was pytanie odnośnie linków do produktów, które mam na sobie, tych ubrań i rzeczy, które mam na sobie. Słuchajcie, ten film nie jest filmem, gdzie reklamuję aktualne kolekcje, gdzie pokazuję Wam aktualne rzeczy dostępne w sklepach, dlatego że jeśli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to też wiecie doskonale, że ja jestem osobą, która nie robi cały czas zakupów, nie współpracuje z żadnymi modowymi markami ubraniowymi i nie tylko. Nie jestem influencerką fashion, modową i tak dalej. I większość rzeczy, które pokazuję Wam w tych filmach, to są rzeczy, które mam już od dłuższego czasu. Mówię, skąd one pochodzą, żebyście sobie mogli wchodzić na stronę i sprawdzać. Może Was któraś marka konkretnie zainteresuje, ale ja po prostu nie jestem osobą, która robi cały czas zakupy i nie będę Wam co chwila pokazywać jakichś nowych rzeczy z aktualnych kolekcji. Te filmy mają być dla Was swego rodzaju inspiracją. Jeśli ja mogę być inspiracją, jeśli to, co na sobie noszę, może być dla Was jakąś inspiracją do tego, żeby jakoś ze sobą łączyć rzeczy, które macie w szafie, które może Wam coś się spodoba i czymś się zainspirujecie i w związku z tym kupicie sobie podobną rzecz, która będzie w aktualnej kolekcji. No, po to robię właśnie te filmy, żeby tak to mniej więcej wyglądało, a nie jest to reklama aktualnych rzeczy z sieciówek i nie tylko. Więc mam nadzieję, że się wytłumaczyłam, co i jak i będziecie wiedzieć, o co chodzi. Więc lecimy z dzisiejszą pierwszą stylizacją. Mamy co prawda piękną pogodę, bo jest słonecznie, ale jest dosyć zimno. No w końcu jest zima, więc też jest trochę śniegu, troszkę przymrozku. Dzisiaj mam na sobie golf różowy, ten zresztą, który widzicie tutaj na tych zdjęciach. I to jest golf, który kupiłam chyba w zeszłym roku w sklepie Candy TM. Bardzo fajna jakość, bardzo dobrze się piorą i niesamowicie niskie pieniądze. Duży wybór tych golfów w różnych kolorach, więc zerknijcie sobie na stronę sklepu Candy TM. Myślę, że na pewno cały czas są w ofercie. Do tego mam na sobie kamizelkę z Zary, która była dostępna w zeszłym sezonie i też pokazywałam Wam, jak ją kupiłam, nosiłam i tak dalej. Ta kamizelka jest super, bo ona też fajnie grzeje i ma takie brązowo-białe właśnie wstawki korzuszkowe. Jeansy stare jak świat z Zary granatowe, które mają takie proste, delikatnie rozszerzone nogawki na dole i do tego założyłam sobie botki, takie kowbojki, botki beżowe ze skóry, ze sklepu Savai, żeby mi się trochę tutaj tak fajnie to kolorystycznie też łączyło. Dobra, teraz pokażę Wam zapach, którym dzisiaj pachnę, i całość mojej dzisiejszej stylizacji. A w związku z tym, że jestem różowa, to dzisiaj mam na sobie różowy zapach. Słuchajcie, to jest zapach, który znalazłam w kalendarzu adwentowym marki Bourjois. Ja nie wiem, czy on jest dostępny w sprzedaży. Warto sprawdzić, natomiast on pachnie tak bardzo cukierkowo, landrynkowo, no po prostu różowo, więc idealnie się dzisiaj komponuje z moją różową stylizacją. No i jestem. Dopełnieniem mojej całej stylizacji jest płaszcz różowo-karmelowy, wełniany, który już doskonale znacie. Ten płaszcz pochodzi ze sklepu Colin, ale ten sklep już chyba jest niestety niedostępny. To jest płaszcz sprowadzony z Włoch, bardzo fajny, oczywiście na podszewce długi i do tego mam torbę Elisabetta Franki karmelową, którą też już bardzo dobrze znacie. Ona jest cały czas dostępna w sprzedaży w różnych rozmiarach. Ja mam ten rozmiar większy i tak, słuchajcie, się dzisiaj prezentuję. Lecę teraz na małe zakupy do galerii, ogarnąć kilka rzeczy, które muszę dokupić do lodówki, przede wszystkim warzywa i owoce. A w galerii handlowej, którą mam tutaj niedaleko mojego domu, jest bardzo duży, fajny Carrefour i tam zawsze są świetne, świeże, fajne owoce. Także dzisiaj się prezentuję w ten sposób, na różowo i karmelowo i zapraszam Was oczywiście na kolejną stylizację.
Czas na kolejną, drugą stylizację. Dzisiaj mam włosy związane w koczek nisko. Zakładam mój szary kaszkiet z H&M-u. I słuchajcie, mam na sobie golfik z Mojito. One są dostępne cały czas w kolekcji. Nie pamiętam, ile kosztował, chyba około 60 zł, tak mi się wydaje. Wiecie, że ja tych golfów to mam całą masę i w różnych kolorach i po prostu uwielbiam je nosić zimą. Także mam na sobie golf, pod golfa mam też taką bluzeczkę basicową z Intimissimi, żeby było mi cieplej. Do tego założyłam sobie szare jeansy z takim wysokim stanem z Zary, też je wam pokazywałam jakiś czas temu. I kozaki, kowbojki, te takie błyszczące z Zary. Zakładam resztę. Pokazuję wam zapach i lecę ogarniać dzisiejsze sprawy. Mam dwa spotkania w centrum, jedno spotkanie koło mnie, także trochę będzie jeżdżenia, ale na szczęście będę się poruszać samochodem, więc mróz mi nie straszny. A dzisiaj pachnę tym przepięknym, orientalnym zapachem od marki Oribe. No, powiem wam, że to jest cudo. A moje ostatnie elementy dzisiejszej garderoby to jest ramoneska z Zary, którą już bardzo dobrze znacie, i na nią założyłam sobie ten gruby, przepiękny kardigan, również z Zary, który pokazywałam wam ostatnio. Kupiłam go na wyprzedażach aktualnych. No i do tego mam moją dużą torbę Furla. Słuchajcie, tak ostatnio sobie myślę, że chyba czas na jakieś zakupy i mam w głowie pewien pomysł, a dokładnie chciałabym sobie kupić dużą tote bag w takim odcieniu szaro-czarnym. Na razie wam jeszcze nie zdradzę co i jak, ale no jest taki pomysł, jest taki plan. Na pewno lepiej by mi tutaj pasowała niż ta w kolorach niebiesko-szarych. No ale co zrobić? Najważniejsze, że dokumenty i wszystkie ważne rzeczy w torbie mam i wszystko mi się tutaj mieści. Jestem gotowa, żeby przemieszczać się z garażu do garażu, bo w takich miejscach dzisiaj mam spotkania. Także lecę. Moja dzisiejsza stylizacja prezentuje się właśnie tak. A my widzimy się w następnej. No nie wiem, co mnie dzisiaj naszło. Chyba to słońce, które tak pomału zaczyna wyglądać tutaj w moim, zaglądać do mojego mieszkania, że słuchajcie, wskoczyłam w portki. Tak jest. Dzisiaj mam na sobie szary golf z Mango albo z Mojito. Kurczę, no nie pamiętam. Musiałabym sprawdzić z tyłu. Mango albo Mojito. No już go widzieliście wielokrotnie, więc doskonale wiecie już, co to jest za golf. Do tego założyłam ala skórzane spodenki Spinko, które też bardzo dobrze znacie. To jest stara kolekcja, ale bardzo lubię te spodenki. Szare, takie grubsze rajstopy z Calzedonii. Ja w ogóle, jeśli chodzi o rajstopy, to bardzo polecam wam ten sklep. Uwielbiam, moim zdaniem to są rajstopy jedne z najlepszej jakości. O, i oczywiście moje błyszczące szare kowbojki z Zary. Kocham te buty. Naprawdę, uwierzcie mi, kocham te buty, uwielbiam w nich chodzić. To był bardzo dobry zakup. Także tak się dzisiaj prezentuję. Lecimy z zapachem i lecimy z resztą mojego dzisiejszego outfitu. Patrzcie na to słoneczko, jak się fajnie przebija. A ja dzisiaj pachnę Jo Malone i angielską gruszką oraz frezją. Lubię ten zapach, bo dla mnie on jest właśnie taki idealny na okresy jesienno-zimowy, bo delikatnie ociepla, jest taki otulający, ale też świeży, więc super sprawdza się na dzień. I ostatnie elementy mojej dzisiejszej układanki, czyli okulary, proszę Państwa, no bo przyświeca nam piękne słońce, okulary Gucci, granatowy płaszcz wełniany z Zary, który ma kilka lat. I wiecie co? Ostatnio byłam w Zarze, wpadłam tak dosłownie na moment, przechodziłam i wpadłam. I wiecie co? Sprawdziłam, czy są jakieś fajne płaszcze w takich jasnych, szarych kolorach. Co się okazuje? Nic ciekawego nie ma. Na wyprzedaży nic ciekawego nie ma. Wszystkie kroje są takie wielkie, oversize'owe. Nie ma żadnych ładnych, takich klasycznych płaszczy. Nie wiem, może się jeszcze pojawią w ofercie, a ja właśnie czegoś takiego szukam. No i co jeszcze? Torba, no oczywiście torba Furla, ta szaro-niebiesko-granatowa, która pasuje mi do dzisiejszego stroju, zapakowana po brzegi, także dzisiaj wyglądam tak. No i lecę na spotkania, które mam dzisiaj w planach
i zapraszam Was na kolejną stylizację. A dzisiaj taka stylizacja na luzie, ponieważ za moment jedziemy z Maxem ogarnąć trochę domowych spraw, czyli m.in. zakupy dla pipety, jedzonko, no takich po prostu, wiecie, organizacyjnych kwestii. I dzisiaj mam włosy związane w kucyk, założyłam sobie taki zielony sweter ze złotymi elementami. Bardzo lubię ten sweter, chociaż ostatnio rzadko w nim chodzę. Ale to jest sweter ze sklepu Sfera. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś był taki sklep właśnie Sfera. Tam były takie w miarę tanie rzeczy. Nie wiem, dlaczego ten sklep został wycofany. Nie ma go już, więc tego swetra też na pewno nie dostaniecie nigdzie. No w każdym razie, ciepły, fajny sweter. Do tego szare dżinsy z Zary, te z wysokim stanem. I założyłam sobie kozaki prima classe, proszę, takie w brązowo-zielonych barwach. Pokażę Wam teraz, czym pachnę, no i jak będzie się prezentować reszta mojej dzisiejszej stylizacji. A skoro dzisiaj jestem w takich zielonych barwach, to też taki lekko zielony zapach. Tak naprawdę zielona tutaj nakrętka, bo z zielenią to nie wiem, czy on ma coś wspólnego, ale na pewno jest ciepły, orientalny, przyjemny. No i dobrze będzie mi się dzisiaj kojarzył. No przede wszystkim będę też dzisiaj pięknie pachnieć. I na domknięcie mojej dzisiejszej stylizacji mój zimowy, gruby futrzak, misiek, do tego brązowa torba Elisabetta Franki. Proszę, tak się prezentuję, mogę uciekać i ogarniać dzisiejsze sprawy, a teraz kolejna stylizacja. Gotowi na kolejną moją stylizację? Ja tak. Słuchajcie, dzisiaj jest niedziela. Więc dla mnie taki dzień luźny, ale też dla rodziny. I za moment jedziemy w odwiedziny, ja i Max jedziemy w odwiedziny do moich rodziców na kawkę, na jakieś pyszne ciasto. I od razu pokazuję Wam, co mam dzisiaj na sobie. A jest to przede wszystkim marynarka, która ma już kilka dobrych lat, dwurzędowa, z Zary. Wiecie, że ja uwielbiam marynarki. No chyba już się domyślacie, że staram się kupować marynarki, które są takie nieco inne, wyjątkowe, które będą mi służyły na lata i właśnie szukam takich modeli. Ta marynarka taka jest, bo ona jest, widzicie, dłuższa, taliowana, właśnie dwurzędowa, także idealnie mi się udało, kiedy pojawiła się w sprzedaży. Ma co prawda srebrne guziki, ale bardzo, bardzo ładne, więc jeśli jesteście osobami takimi jak ja, które uwielbiają marynarki albo mają też taki klasyczny styl, to naprawdę polecam Wam polować na piękne, wyjątkowe marynarki, które są dostępne między innymi w Zarze. Pod marynarką mam sweterek biały, taki basicowy, który też jest z Zary i ma już dobrych kilka lat, ale te kolekcje basicowe to wiecie, że u mnie są cały czas. I co dalej? Spodnie w kratę. Tak. Spodnie w czerwoną kratę. Och, czekajcie, dobra, jestem. Spodnie też z Zary, z suwakami, takie w stylu leginsów, bo one są tutaj na gumce, też kupione kilka lat temu. I wiem, że część z Was sobie pomyśli, kurde, tu krata, tam krata, ale wiecie co, ja lubię takie połączenia. Ja lubię właśnie takie nietypowe połączenia materiałów, nietypowe połączenia kolorystyczne, czasami różne faktury, czy też wzory. No to jestem po prostu ja. Więc dzisiaj mam spodnie czerwone w kratę, marynarkę w kratę biało-czarną, biały sweterek i do tego założyłam sobie botki, takie, które są, no powiedzmy, troszkę w stylu à la Chanel, bo mają taką właśnie pepitkę, ale fajną podeszwę i gruby słupek, więc do tego mam właśnie takie botki. No i teraz kończymy moją dzisiejszą stylizację. Pokazuję Wam resztę. Mój dzisiejszy zapach to Chanel Sycamore. Jak widzicie, cały czas go zużywam. Och, troszkę brudna buteleczka. Proszę na to nie zwracać uwagi. Ale słuchajcie, bardzo lubię ten zapach. On jest taki klasyczny, wyjątkowy, ocieplający. Także Chanel Sycamore na dziś. I reszta mojej dzisiejszej stylizacji to jest znowu Zara.
płaszcz taki dosyć szeroki. Zakładam go, ponieważ no właśnie mam marynarkę pod spodem, a on też fajnie mi tutaj leży. Nie mam jakichś skrępowanych ruchów przez to, że mam właśnie marynarkę pod spodem, także on się w tej kwestii sprawdza super. Dzisiaj też nie będę przecież nigdzie chodzić, bo jadę tylko i wyłącznie do rodziców, także mogę sobie spokojnie na to pozwolić, żeby założyć buty na słupku i właśnie na przykład płaszcz, żadnego szalika, bo to będzie dosłownie moment. Także założyłam płaszcz też w takich odcieniach właśnie, jak widzicie, biało, zielono, czarno, czerwonych i do tego mam marynarkę, torebkę, matko, co mi dzisiaj w ogóle... Nie mogę się jakoś, słuchajcie, dzisiaj od rana wysłowić. Także mam torebkę Pinko, biało-czerwoną, taką właśnie materiałową, też ją doskonale znacie. No mówiłam, że nie mogę się dzisiaj wysłowić. Wybaczcie mi to. Także torebka Złote Elementy, biało-czerwona Pinko, edycja limitowana, nie ma jej już w sprzedaży. Dobra, kończę. Kończę, bo skoro nie mogę się wysłowić, to znaczy, że nie powinnam dzisiaj nagrywać. O, taka moja stylizacja. I co? I chyba nam jeszcze zostały dwie, o ile się nie mylę, stylizacje. Także zapraszam na kolejne. No dobrze, powiem tylko tyle, że to jest ostatni moment w moich bardzo długich włosach. Tak, kochani, jadę do fryzjera i będzie cięcie. Mam pewien pomysł. Ale nie wiem, co na to pani Sylwia, która zajmuje się moimi włosami i co ona na to powie. Także jadę za moment do fryzjera. Nie stresuję się, chociaż powiem wam, że ja do fryzjera nie znoszę jeździć, ale mam ochotę na zmianę, także będzie cięcie. I dzisiaj mam na sobie sweter golf Lily Silk z wełny merynosów, który już bardzo dobrze znacie. Uwielbiam ten golf, jest tak niesamowicie przyjemny, cieplutki i mięciutki. Do tego założyłam sobie szare jeansy z Candy TM, te takie z dziurami, które też już bardzo dobrze znacie, one są z takim wysokim stanem. Botki, kowbojki, czyli taki strój na luzie. Wydaje mi się, że dobry na wyjście do fryzjera. Pokażę wam teraz, czym pachnę i oczywiście reszta mojej dzisiejszej stylizacji. Zapach na dziś też w takich lekko brązowych barwach to oczywiście Jean Paul Gaultier i Classic. Jeden z moich ulubionych zapachów, ale wy to już doskonale wiecie. I na podsumowanie prezentuje się tak, okulary Gucci czarne, ponieważ przy świeca słońca będę jechała samochodem. Do tego torebka Elisabetta Franchi tote bag brązowa i kożuszek z Zary stary jak świat czarny. Przepraszam was za szczekającego psa u sąsiadów, ale no niestety znowu zaczęły się koncerty. Także tak. Właśnie tak się prezentuje na wyjście do fryzjera i szybkie małe zakupy. Jadę i zapraszam na ostatnią stylizację w tym filmie. No to jak kochani, kończymy ten dzisiejszy film ze stylizacjami, 7 dni 7 stylizacji, taką wisienką na torcie, czyli moją nową fryzurą. Wspominałam, że wczoraj byłam u fryzjera. No i byłam u fryzjera, ścięłam włosy. Kto widział na Instagramie, ten widział co i jak. No, więc dzisiaj stwierdziłam, że skoro sobie zrobiłam takie loki z rana, żeby było trochę inaczej, to zrobię, postawię na taki prosty, klasyczny outfit, czyli golf z Candy TM w przepięknym habrowym kolorze, chociaż wydaje mi się, że ostatnio moja kamera coś już ledwo ciągnie i te kolory nie są takie, jak powinny być. Więc trzeba będzie zainwestować w nową kamerę, ale uwierzcie mi na słowo, że ten kolor jest nie taki wyblaknięty, jak ja tu widzę w kamerze, tylko naprawdę przepiękny, habrowy kolor. Do tego pasek czarny Pinko, granatowe rurki jeansowe, o teraz widać to trochę lepiej, o widzicie, widzicie ten kolor? No, granatowe jeansy z Zary i mokasyny, kurczę, nie pamiętam gdzie ja je kupiłam. No mówiłam tak szczerze, mokasyny takie lakierowane, o, czyli dzisiaj taki luźny, klasyczny, lekko sportowy look, pokazuję wam resztę, no i będziemy kończyć te 7 dni i 7 stylizacji. Moim dzisiejszym zapachem jest Desert Eden od marki Estée Lauder.
No, ja po prostu uwielbiam ten zapach w okresie jesienno-zimowym. Nie ma dziś słońca, więc wyjątkowo zostawiam okulary w domu. Zarzuciłam granatowy płaszczyk z Zary wełniany, który już doskonale znacie. Do tego duża torba Furla, też w takim odcieniu niebiesko-granatowym. Jadę do księgowej załatwić kilka spraw związanych z moją firmą. Tak się właśnie prezentuję i chyba dzisiaj furorę zrobi moja nowa fryzura. Myślę, że nie trzeba podkręcać tutaj żadnej stylizacji, kiedy włosy już są tak podkręcone. No dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność, za to, że widzieliśmy się tak online w tym właśnie filmie. No i oczywiście zapraszam Was na kolejne filmy. Dziękuję za Waszą obecność. Buziaki. Pa!